prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie, jest teraz kobietą. Dzień dobry, Karolina Mądraska. Ja dzisiaj byłam umówiona z prezes sądu i jakoś tego telefonu nikt do mnie nie wykonuje i nie połączył mnie jeszcze. Pani prezes jeszcze ma spotkanie, jak tylko skończy, to będzie odzwanie. No ale ja byłam już na 10:00 umówiona, no to jak to się mnie lekceważy? Nie lekceważy, ale pani prezes po prostu ona się przeciągnęło spotkanie. No ale jak to, no nie rozumiem tego. Ktoś się ze mną umawia na 10:00, więc chyba powinien do mnie zadzwonić o 10:00. No dobrze, no ale no mówię pani, że się przyciągnęło. No ale co myśli pani, że ja to nie mam co robić, tylko po prostu czekać za telefonem od prezesa? Ja też mam swoją pracę. Jak się umawiam z kimś, to jej dotrzymuję słowa. No rozumiem panią. No koleżanka tak zapisała na 10:00, ale no to wyszła po prostu inna sprawa i dlatego, bo to rozumiem w sprawie jakiej? 2W? Było odnotowane w jakiej sprawie? No to musi pani czekać na telefon. Ja myślę, że tak. Muszę czy mogę jej czekać? Muszę? Ja nic nie muszę. No jeżeli pani nie chce, no to mogę. Jak nie chce? Co nie chce? Ja chcę wyjaśnień, a nie co wy musicie, co wy robicie i co ja muszę. Ja chcę wyjaśnień. Dlatego o której mam zadzwonić, bo nie liczę na to, że wy do mnie zadzwonicie. No myślę, że tak najpóźniej o 11:00 skończy się spotkanie i pani prezes będzie się mogła zająć. Oby by pani prezes była do mojej dyspozycji. Żeby nie było, że jej znowu nie ma, jak zadzwonię o 11:00. No, co ja no? Nie mogę nic obiecać. Co pani, no? Tak? No to co to jest? Sąd czy jej kpina? Wydajecie wyroki, nie wiecie nawet jakie wyroki, postanowienia, no rozmawiać nie umiecie, no to co wy tam umiecie w tym sądzie? O 11:00 dzwonię i chcę rozmawiać z prezes. Jeśli to jest prezes w ogóle. Bo na razie to ja widzę, że jest po prostu jakąś oszustką, która nie chce rozmawiać. Panie prezes, przyjmuję w poniedziałki. No dzisiaj jest chyba poniedziałek, prawda? Oczywiście. I byłam umówiona na 10:00. No to powinna się z tego wywiązać z obowiązania. Czego tu nie rozumieć? Ale pani prezes ma jeszcze również inne obowiązki. Nie, proszę panią, jak się z kimś umawia na 10:00, to jest na 10:00, a nie na 11:00. Czego nie rozumie pani? Czego pani nie rozumie? Ja mam też swoje zajęcia, a do tej pory mnie prześladujecie. Oczywiście, proszę zadzwonić o 11:00. Dobrze, dziękuję.